No cześć, zebraliśmy się tutaj dzisiaj, aby odpowiedzieć na wasze pytania, bo w ogóle wrzuciłam takiego posta jakiś czas temu na społeczność na YouTubie z pytaniem, czy macie jakieś pytania, trochę tak jak do moich studentów niemalże na sali podczas zajęć. Czy macie może jakieś pytania? Albo o projekcie filmu, czy macie może jakieś pytania? O, śnieg pada i to tak dosyć mocno. Teraz tak zauważyłam. No, ale do rzeczy. I tych pytań zebrało się naście, fafnaście. Bardzo wam w ogóle dziękuję, że tak ochoczo na to zareagowaliście. Pytania są bardzo różne, ale mamy czas. Dzisiaj jest niedziela, bardzo taki właśnie spokojny dzień, więc mogę poświęcić czas odpowiedziom na te pytania. Jestem tu razem z moim asystentem, Batmanem oczywiście, którego uwielbiam, co też mogłoby być odpowiedzią na jakieś pytanie, myślę. Akurat myślę, że ono dzisiaj się też przewinie. No i poodpowiadam po prostu na te wszystkie rzeczy, które się tutaj pojawiły. Niektóre te pytania są trudne. Przeczytam je wszystkie, tak żebyście wiedzieli, że to właśnie o was chodzi. No i się zastanawiam, może to jest coś takiego, co moglibyśmy zrobić sobie cyklicznie, może na jakimś live'ie. Strasznie jestem ciekawa, jak wy do tego podejdziecie. Piszcie po prostu w tych komentarzach, bo na serio tam dla mnie to jest źródło dużej inspiracji. Ktoś właśnie ostatnio napisał, zrób topkę i oto topka jest, proszę bardzo. Także na serio I hear you, moi drodzy. Jesteśmy w tym razem i dla mnie to też jest duże źródło inspiracji, co się pojawia w tych komentarzach, także super. No dobra, ale do boju. Zaczniemy od pytania pierwszego, które już słyszałam kilkukrotnie na przestrzeni ostatnich lat, bo to już 6 lat od czasu, kiedy ostatni raz pojawił się właśnie materiał opatrzony tym tytułem. Igor W., serdecznie pozdrawiam, pyta, czy wróci hashtag warsztat. No i to jest dobre pytanie, bo to nie jest tak, że hashtag warsztat się jakby skończył. Ja po prostu zajęłam się trochę czym innym i to też było moje życie zawodowe i po prostu nie było już czasu na robienie tych rzeczy. To też był projekt związany mocno z Krakowem, a ja teraz mieszkam w Warszawie, więc gdzieś to czasy na to wpłynęły, ale format jak najbardziej jest adekwatny, nie? Po prostu bierze się te rzeczy na warsztat i się je analizuje. Tych moich obserwacji jest całe mnóstwo, więc można to jak najbardziej wykorzystać. Pomyślę o nowej serii, bo YouTube świetnie operuje tymi seriami, więc może kilka odcinków takich mogłabym zrobić, właśnie takich rozkminek spod tego znaku, tylko bym potrzebowała tutaj czasu, no bo wiecie, wracam trochę bardziej do robienia tych rzeczy tutaj na YouTube, i testuję różne rzeczy, ale hashtag warsztat, Igorze, kochany, jest w grze. No, też mamy przecież to logo, tą czołówkę, można to wykorzystać jako drugi sezon po wielu latach. No, wracają różne seriale, wracają filmy, są ciągle remake'i. Dzisiaj słyszałam, że będzie remake teksańskiej masakry piłomechaniczną, więc dlaczego miałoby nie być remake'u hashtag warsztatu? Igor też zadał mi pytanie takie naprawdę bardzo bliskie memu sercu. To jest drugie pytanie Igora W. Co sądzisz o nowym odcinku Dobrych Rad Johna Wilsona? No cóż, John Wilson ze swoim serialikiem dokumentalno-eseistycznym na HBO jest dla mnie jak absolutny koc i kubek kakao albo inki, bo ostatnio bardzo lubię pić kawę inkę. Polecam, to jest świetny, rozgrzewający napój. I ten John Wilson właśnie na mnie tak działa, więc ja generalnie pierwszy sezon polecam wszystkim, którzy tego jeszcze nie znają, bo to jest takie w stylu ukiyo-e. Kto zna japońską sztukę drzeworytu, ten kojarzy. To są takie obrazy przepływającego świata. Akcja toczy się w Nowym Jorku. On obserwuje ludzi na ulicy, swoich sąsiadów, swoją gospodynię domu, w którym mieszka. To tak uzupełnimy, Igorze, dla tych, którzy tego niekoniecznie to znają. No i jest to takie bardzo empatyczne, też stworzone częściowo w pandemii, bardzo też takie z perspektywy introwertyka, który trochę się boi wyjść do świata i kamera służy jako pośrednik w kontakcie z innymi ludźmi i to czasami go wrzuca w naprawdę ciekawe miejsca, w naprawdę ciekawe sytuacje. Pierwszy sezon bardzo mocno to oferował, no ale też pokazuje, że można solidarnie i z troską podchodzić do innych ludzi. I obejrzałam na razie pierwszy odcinek drugiego sezonu, w którym, no to byłoby spoiler, kim zostaje John Wilson, Ale tak, jest to piękna kontynuacja i bardzo mnie to cieszy, że ten pierwszy sezon i drugi ze sobą wchodzą w relacje. No oczywiście jestem zachwycona tym, jak zrobić karierę w nieruchomościach, no bo taki jest tytuł tego odcinka. I bardzo jestem ciekawa, co będzie dalej, bo no, jest to trochę coś spod znaku, nikt nie chciał, wszyscy potrzebowali. Także jestem wielką zwolenniczką. Jak wiecie, ja raczej mówię o rzeczach, którymi się ekscytuję, no chyba że jest coś do zaorania, jak dom Gucci, polecam, w shortach, no to wtedy nie. Wtedy jest jazda po bandzie i nie biorę zakładników, ale zasadniczo lubię jednak opowiadać o rzeczach, które kocham i opowieści Johna Wilsona o życiu w Nowym Jorku, Hello New York, to jedna z tych rzeczy. Także Igorze, jestem zachwycona. Napisz też proszę, jak tam u Ciebie, czy właśnie miłość, czy może rozczar. Idźmy dalej. Wojtek Kowalik, pozdrawiam serdecznie, pyta, jakie są Twoje 3 ulubione samodzielne komiksy nie będące seriami. Dzięki za ten nawias i za to, że mogę zostawić wszystkie serie, które śledzę poza tą rozkminą. Moje ulubione komiksy. W ogóle Wojtku i w ogóle wszyscy, którzy tutaj powstała ta topka, gdzie mówię o różnych komiksach, które mocno na mnie wpłynęły, które jakoś mnie ukształtowały. Więc tam pojawiają się takie rzeczy, które mogłabym tutaj swobodnie wymienić, ale akurat tam się skupiam na takich rzeczach, które czytałam lata temu i które mocno odczułam, ale może ograniczę się do jakichś nowszych rzeczy tym razem, żeby to była też taka odpowiedź, bo wiesz, jak z tymi ulubionymi rzeczami jest. Dzisiaj lubisz to, jutro lubisz śmo, to się zmienia bardzo. Jakby te rzeczy, które wymieniałam jednym tchem jako moje ulubione filmy, już dzisiaj takimi nie są. Dzisiaj grzeje mnie coś innego. Więc z komiksami powiedzmy, że byłoby tak, że byłaby to z takich rzeczy, które naprawdę na mnie zrobiły kolosalne wrażenie w całości. Nie są to serie, no to weźmy, bo też warto, żeby do tych komiksów zaglądać, nie? Jesteś moją matką, Alison Bechdel, bo wspaniale łączy opowieść rodzinną z tematem psychoterapii, który jest mi bliski z różnych powodów i który tutaj jest opowiedziany właśnie w taki sposób, że relacja zarówno z terapeutą, jak i relacja rodzinna mogą ze sobą wchodzić właściwie w dialog i to jest na dodatek opowiedziane z dużą dozą takiej samoświadomości, ale też przy okazji jest to komiks, który buduje naszą wiedzę na temat w ogóle zjawiska i pracy, jaką jest psychoterapia, mam na myśli pracę terapeutyczną. Więc to był jeden z takich naprawdę moich ulubionych komiksów. Dla odmiany w topce mówię o Fun Home, więc one nie są serią, a jakoś są ze sobą połączone, bo to opowieści rodzinne, więc niech będzie to. Idąc dalej, żeby przywołać coś, o czym może nie mówiłam wcześniej, a co jest dla mnie jakoś niesamowicie istotne. Powstanie film narodowy Jacka Świdzińskiego. Niech będzie, bo to jest super zabawny, super też filmowy komiks opowiadający właśnie o próbie zrealizowania wielkiego, historycznego filmu w Polsce przez międzynarodową produkcję filmową, właśnie dążenie do tego celu. Prosta kreska Świdzińskiego oczywiście, zabawne, anegdotyczne historyjki właściwie z planu. No i taki naprawdę też zrozumienie zjawiska, jakim jest polskość i taki właściwie świadomy, przewrotny patriotyzm trochę, jako temat również, więc to by była rzecz, którą bym tutaj przywołała, bo do tego wracałam wielokrotnie i kocham niesamowicie. No i rzecz taka z tych tak zwanych dużych, Inkal, Jodorowskiego i Mebiusa z niezliczonych powodów. Tutaj bym go przywołała ze względu na niebywałą wyobraźnię, ze względu na powiązanie z tą niezrealizowaną Duną Alejandro Jodorowskiego, gdzie Mebius też zresztą projektował bardzo dużo elementów warstwy wizualnej, też przez tą podróż do wnętrza, przez psychodeliczny wymiar tego komiksu, przez filozofię Alejandro Jodorowskiego, więc te 3 przywołuję specjalnie dla Ciebie z zastrzeżeniem, że pewnie gdybym mówiła o tym za tydzień, to powiedziałabym o innych, bo trudno mi jest tą kategorię ulubioności tak raz na zawsze ustawić. Te komiksy są dla mnie niesamowicie ważne, są też bardzo różnorodne wizualnie i artystycznie i też opowiadają różne historie, więc myślę, że to by też pokazywało takie spektrum moich zajawek. I dziękuję za to pytanie. No, ono nie jest nigdy proste. Django Bonneville Dolls. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam, ziom. Jeden z takich naprawdę aktywnych ludzi tutaj na Kajutex, na YouTubie. Bardzo dziękuję za te wszystkie komentarze, bo to fajnie wiedzieć, że tam są ludzie po drugiej stronie i że ich to wszystko jakoś interesuje. Czy czytałaś może Blade Runner 2019? Ja czytałem i uważam, że fajnie by było poznać zdanie kogoś innego. Może jestem zaślepiony miłością do Blade Runnera. Pewnie jesteś, jak my wszyscy. Ja niedawno miałam okazję robić prelekcję do Blade Runnera Ridleya Scotta i po prostu wrzucenie od razu w ten świat, po prostu ta plansza, listopad 2019, nastrój, muzyka Vangelisa. No jak tutaj nie być zaślepionym miłością do tego filmu? Aczkolwiek, i to ci chyba wkleję w komentarzu, jest taka analiza na YouTubie Pop Culture Detective. Bardzo lubię ten kanał, gdzie koleś się rozprawia trochę z postacią graną przez Harrisona Forda, ale nie tylko w tym filmie, ale w różnych filmach. I to jest takie feministyczne dosyć mocno podejście i takie analizujące postaci, które on gra, więc to może ten gmach tak trochę, wiesz, taka rysa się może pojawić. Więc tak, Blade Runner zawsze i wszędzie i super do tego wracać, to jest prawdziwa kopalnia właściwie różnych tematów. Komiksu nie znam, usłyszałam o nim od Ciebie. Nie wiem, jak to się stało, bo przecież śledzę premiery Egmontu, że mi umknął ten komiks, przecież to premiera w tym roku 2021 w listopadzie, ale jako, że niedługo wybieram się do mojej ukochanej czytelni i zresztą polecam Wam też te materiały pozdrowienia z czytelni, to sobie to tam przejrzę po prostu, bo akurat w czytelni na Koszykowej w Warszawie komiksy nowe są i dam wtedy znać. Także tutaj musimy zawiesić temat, ale zrobiłam sobie research. Recenzje są bardzo różne, chociażby na Filmawce. Nie wszyscy się zgadzają, że to jest bardzo jakiś udany koncept, ale dla mnie w ogóle sam fakt, wiesz, powrotu i remake'u i opowieści z inną bohaterką, bo tutaj łowczynią jest bohaterka i kolejnej misji dla łowcy androidów, bardzo ciekawe. Bardzo jestem też ciekawa właśnie tego podejścia twórców z dzisiejszej perspektywy do uniwersum, do świata właściwie stworzonego przez Filipa K. Dicka i też Ridleya Scotta w tym filmie, no i później Denis Villeneuve'a, też wiesz, to już jest temat, jak to ze sobą w ogóle wchodzi w dialog i co prawda no to jest 19, czyli Villeneuve'a jakby jeszcze nie ma w tym świecie, ale zajrzę do tego, bo zaintrygowało mnie to. Zresztą w ogóle, no żyjemy w świecie tych uniwersów, remake'ów, sequeli, powrotów, tych reedycji, rekompozycji, wszelkiego jak pisał o tym w Retromanii już parę ładnych lat temu Simon Reynolds. To bardzo ciekawa książka. Kiedyś o niej powiem w 3 minutach, bo ona też została wydana w Polsce przez Krytykę Polityczną. Więc tak, sam fakt, że coś takiego powstaje, już jest dla mnie tematem i taką zachętą, żeby sprawdzić, w czym jest rzecz. Także dam znać. Może zrobię po prostu 3 minuty o tym. Idźmy dalej. Ach, to jest trudne pytanie, bo ono jest znowu warstwowe, wieloaspektowe, ale spróbuję na nie odpowiedzieć i po prostu gratuluję też Nika. DJ Plądrofonio Preparato pyta mnie tak. 3 najważniejsze filmy, polskie i zagraniczne, książki, komiksy i seriale, więc to trochę potrwa odpowiedź na to pytanie. O komiksach umówmy się, drogi DJ-u, że uznamy to, co odpowiedziałam Wojciechowi o tych 3 samodzielnych, aczkolwiek gdyby chodziło o serię, no to oczywiście Torgal, zdecydowanie tak, i Saga. Saga Briana K. Vaughana i Fiony Staples, jeśli dobrze pamiętam jej nazwisko. Nie da mi to spokoju, nie chciałabym przekręcić. Saga. No, całe szczęście jest Batman, nie? Brian K. Vaughan. Fiona Staples, dobrze. Pamięć jednak całkiem niezła. High five, Kajutex. Za dobrą pamięć. Więc dobra. 3 najważniejsze filmy polskie. Okej. Szamanka Andrzeja Żuławskiego, bo jest to film, który wstrząsnął, rozsadził właściwie mój filmowy świat. Kiedy go obejrzałam, to już będzie paręnaście ładnych lat. to poczułam, że nie widziałam nigdy takiego sposobu opowiadania w kinie, takiego szaleństwa i takiej adekwatności do opisu rzeczywistości w Polsce lat 90. Dla mnie to jest niesamowicie adekwatny film i też takiej odwagi twórczej, której często niestety polskim twórcom brakuje, mam wrażenie. Andrzej Żuławski był jednym z tych reżyserów, oczywiście patrzymy również krytycznie na jego dorobek, który się nie bał, który był w stanie niczym Werner Herzog w swoich filmach zejść do piekła i wyrwać z gardła szatanowi film, jeśli miał taką potrzebę i po prostu musiał to robić, nie? To jest jakby taka opcja, że reżyser, który musi tworzyć i to takie kino. No, dla mnie Szamanka to jest absolutny top, jeden z moich w ogóle najważniejszych filmów w życiu, przez niektórych uważany za koszmar i gniota i grafomaństwo. Dla mnie arcydzieło, więc to jest bardzo ciekawe, jak różnie można na ten sam obiekt spojrzeć. No, w tym też jest krytyka filmowa, nie? Potop Jerzego Hoffmana. Dla mnie polskie Gwiezdne Wojny, nie? W ogóle trylogia Sienkiewiczowska na ekranie, zrobiona z takim szwungiem, z taką energią, też z rolą oczywiście wspaniałą Daniela Olbrychskiego jako Kmicica. Prawdziwy polski superbohater, nie? Bo my nie potrzebujemy superbohaterów w amerykańskim stylu. Mamy Kmicica i jakby on jest takim superbohaterem, który zmienia tożsamość, ma misję, przechodzi pewną drogę. No, w zgodzie z podróżą bohatera to wszystko się tutaj odbywa, Josepha Campbella, więc jak najbardziej. Plus ta energia, jakby też dbałość o detal, o zdjęcia. No przecież zdjęcia Jerzego Wójcika, scena oczywiście pojedynku w deszczu, spalenie Wołmontowiczów, jakby te piękne pogonie na koniach, ale też wnętrza. No, dla mnie to jest po prostu top wszechczasów. I coś może nowego, o czym też dużo mówiłam w różnych innych mediach i przy okazjach, czyli Wszystkie nasze strachy Łukasza Rondudy i Łukasza Guta. Zdecydowanie ostatnich lat jest to jeden z najważniejszych filmów dla mnie, bo pokazuje, że ten polski nasz grajdół i te wszystkie rzeczy, które się tutaj wydarzają, również te negatywne, nie są tylko takim motywem, że okej, zostanie nasza twarz wciśnięta po raz kolejny w błoto. Puszczam oko do fanów Wojciecha Smarzowskiego, bo on jednak lubi nas tak konfrontować na mocno, w jakimś celu oczywiście, ale nie na wszystkich to działa. No tutaj jakby wciśnięcie twarzy w błoto to jest tylko początek, trzeba z tego błota wstać, otrzepać się i zrobić coś dobrego dla świata, dla swojej społeczności. Mam wrażenie, że opowieść o Danielu Rycharskim też przez to, jak jest zrealizowana, to jest właśnie taka opowieść, która pozwala przekroczyć tą winę, to poczucie bycia winnym czemuś, komuś, czegoś z okazji też bycia w tym, a nie innym kraju. Więc to jest dla mnie bardzo ważny film ostatnich lat. Gdy mowa o filmach zagranicznych, no to gdybym siedziała przy swoim biurku, no to tam by były dwa, bo tam jest plakat z Kmicicem z Potopu, jest Midsommar Ariego Astera, jest Drive Nicolasa Windinga Refna, ale tak naprawdę z takich najważniejszych obecnie dla mnie filmów, to bym powiedziała właśnie o Midsommar Ariego Astera, no horror w biały dzień, relacja bohaterki z jej rodziną, z jej partnerem, ten wyjazd do Szwecji, te wszystkie rzeczy bardzo mocno ze mną rezonują, też wizualnie, ten folk, wymiar tego wszystkiego, oczywiście Florence Pugh, muzyka, no tutaj wszystko działa w tym filmie dla mnie. Widziałam go wielokrotnie i kocham. Emma Pablo Larraína, bo pokazuje, że rewolucja jest możliwa, że można stworzyć dla siebie życie, jakie się chce wieść. Jest to też taka silna bohaterka, w takim sensie odważna, taka mocno napisana, mocno zagrana. Taniec oczywiście tutaj jest istotny. Też taka poszatkowana narracja, którą lubi Pablo Larraín, zresztą w ogóle Spencer czy Jackie, to też są filmy, które ja bardzo lubię, ale Emmę lubię najbardziej, więc fantastyczna rola tej Mariany Di Girolamo, taniec, język, koncept rewolucyjny i takie przekraczanie schematów. To jest coś, co ten film niesamowicie dla mnie wnosi. No i może film, niech pomyślę, co by to mogło być trzecie, no bo wiadomo, Z dzisiejszej perspektywy to jest duży temat. Co by dzisiaj mogło być tym moim trzecim ulubionym filmem zagranicznym, ale tu sięgnę może do czegoś, co od zawsze było dla mnie ważne. Od czasu, kiedy to zobaczyłam pierwszy raz, widziałam ten film z 10-15 razy i zdecydowanie będzie to Incepcja Christophera Nolana. To jest film, który oglądam zawsze 1 stycznia, żeby mieć dobre światotwórstwo i żeby już na pewno obejrzeć jakiś film, który jest genialny. Właśnie za to, jak ten prosty koncept, czyli opowieść o gościu, który po prostu chce wrócić do domu, bo tęskni za swoimi dziećmi, zostaje rozbudowana do jakiegoś kolosalnego, wielowarstwowego, niesamowicie zmontowanego kolosa. I jest tam Leonardo DiCaprio w jednej z takich swoich ciekawych ról, zresztą podobne rzeczy zwykle gra. Te garnitury, ta architektura, no to wszystko w tym świecie dla mnie działa. No i ten fakt, że kino dla mnie to jest magia i sen jednocześnie, a tutaj te dwie rzeczy zostają ze sobą połączone w takim naprawdę wybujałym sensie. To by był trzeci film. Gdy mowa o książkach, w ostatnich latach zdecydowanie książka Rebeki Solnit „Mężczyźni wciąż objaśniają mi świat”. Mówiłam o niej w 3 minutach, zachęcam, żeby się zapoznać. Z powodów dosyć oczywistych, też szukanie własnego języka i takie okopanie się w tym, że okej, jakby mam swoją opinię, nie potrzebuję do końca jakiegoś takiego... takiej zgody, żeby ją posiadać, no to jest coś, o czym ta książka mocno opowiada. Pod skórą Michela Fabera. To jest książka, na podstawie której powstał film Jonathana Glazera Under the Skin ze Scarlett Johansson. Zupełnie inna niż film. Poruszająca po prostu dla mnie do szpiku kości. Spotkanie z innym, z obcym, z przybyszem w takim właśnie wydaniu naprawdę mocnym, bo zarówno opisy tych postaci, jak i ta sytuacja, w której się znajdujemy. I na dodatek, jak duża jest różnica między filmem a książką, no to są rzeczy genialne dla mnie. Serdecznie Wam polecam tę książkę, można sobie ją gdzieś wyhaczyć w bibliotece, bo wydana jest dosyć dawno. I jeszcze jedna książka. Niech się zastanowię. Bo to nie są takie proste pytania, żeby to wyciągnąć z siebie. A nie mam tak, że rzucam po prostu, rzucam i już gotowe. Susan Sontag. I teraz którą wybrać? Myślę, że myśl jako forma odczuwania. Bardzo lubię tą książkę, bo ona jest też użyteczna. Bardzo pomaga myśleć o różnych rzeczach i dla mnie Susan Sontag zawsze była dużym punktem odniesienia, też w kontekście analizy różnych treści popkulturowych i kulturowych i tej zgody, że rzeczy mogą ze sobą wchodzić w dialog, że nie ma rozdziału między kulturą wysoką a kulturą popularną, że to jest jeden świat i że można korzystać ze wszystkiego i czerpać i łączyć i syntetyzować. Więc, a jest też malutka ta książeczka, też mówiłam o niej ostatnio w 3 minutach, więc to by było to. I 3 seriale. Wow, to jest naprawdę długa rozkmina, te wszystkie rzeczy. Zdecydowanie The Wire Davida Simona. Nie ma drugiego takiego serialu jak ten, jednak jest to absolutne arcydzieło telewizji, też taki gigantyczny, spójny serial opowiadający o mieście, o różnych wymiarach jego działania. Jest też dużo wątków klasowych. Super ważna rzecz, topka. Miasteczko Twin Peaks, szczególnie 3. sezon, gdzie David Lynch pokazuje, że nostalgia jest czymś, co właściwie jest trochę niszczące i sprawia, że chcemy ciągle powracać do przeszłości, a jej nie ma w pewnym sensie. To nie jest możliwy powrót. No, mówić o Lynchu można by dużo. Kocham niesamowicie, jest to przełomowa dla mnie rzecz i mocny punkt odniesienia forever. I Buffy. Buffy, Pogromczyni Wampirów, bo to jest taki serial, który pokazał mi wspólnotowy wymiar oglądania seriali, bo byłam częścią takiej grupy, która co roku urządzała sobie imprezę przebieraną i oglądaliśmy to po prostu niemalże religijnie. I też to jest to piękna opowieść o dorastaniu i też wampiry, w ogóle wszystko. No, Buffy jest super też zabawna, świetnie napisana. Oczywiście z dzisiejszej perspektywy Joss Whedon, który okazał się też być jedną z osób mających na koncie niecne uczynki wobec swoich współpracowników i współpracowniczek, staje się taką osobą, na którą patrzę dzisiaj inaczej, ale jednak opowieść o Buffy to dla mnie rzecz jakoś osobna od tego wszystkiego. Roes, Roes. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytam. Jest to też jedna z osób, które tutaj często się wypowiadają. Jaki jest film, książka, których żałujesz, że jeszcze nie obejrzałaś, nie przeczytałaś? Czy jest jakiś film, książka, komiks, do których lubisz wracać? No, tych, do których lubię wracać, już mówiłam. Na pewno jest to seria opowieści o Torgalu. Uwielbiam wracać do Władcy Gór, bo jest taką właśnie, takim stand-alone trochę, taką, jak to się nazywa? Bottle episode tak zwany, czyli trochę wyrwany z całej tej narracji, z którą mamy do czynienia na przestrzeni wszystkich tomów. Lubię wracać do Ali Noe, bo się niesamowicie na tym bałam, będąc dzieckiem i dalej ten element lęku jest, tak samo mam z Wilczycą. Lubię też wracać oczywiście do tego najważniejszego dla mnie komiksu, jakim jest Ponad Krainą Cieni. Ale to już mówiłam o tym niejednokrotnie, także tak, to by było z tymi powrotami. Czy żałuję, że nie obejrzałam, nie przeczytałam? Lista filmów, które, mam nawet taką listę stworzoną w ogóle w telefonie, których żałuję, że jeszcze nie obejrzałam, jest bardzo, bardzo długa. Zawsze jestem to, jest taki mem, że jest taki koleś, który podchodzi do drzwi, jest napisany film, którego nigdy nie widziałem, film, który widziałem 3 razy i film, który widziałem 50 razy i otwiera z kopa właśnie te trzecie drzwi, więc trochę mam tak, że zawsze jak jest okazja, żeby obejrzeć już coś, co widziałam, to wracam do tego. Ale na przykład z takich nowszych rzeczy, że żałuję, że jeszcze nie widziałam, bo na przykład był na Nowych Horyzontach, a nie obejrzałam, Drive My Car, który się przewija na różnych topkach dotyczących ostatniego roku. To jest Ryusuke Hamaguchi. Długi film o właśnie jeżdżeniu samochodem. Bardzo, bardzo na to czekam i bardzo chcę to zobaczyć. Co tutaj mam dalej z takich rzeczy, których jeszcze nie widziałam, a bym bardzo chciała? Filmy na przykład Ceylana, czyli tego tureckiego twórcy, który opowiada jak w Zimowym Śnie albo w Dzikiej Gruszy 3-godzinne opowieści o takim właśnie spokojnym życiu. To jest coś, czego bardzo żałuję. Pewnego razu w Anatolii na przykład też nie widziałam, bardzo żałuję. Chciałabym to zobaczyć. Patrzę jeszcze na tej mojej liście, tak żeby przywołać kilka tytułów. Bardzo chciałabym zobaczyć France Bruno Dimonta, nowy film, bardzo też jest dla mnie on interesujący. Bardzo chciałabym zobaczyć Souvenir, część drugą Joanny Hogg, bo to film, który też się pojawia na listach najlepszych filmów z tego roku, więc jest bardzo dużo tych rzeczy, ale żeby tak trochę opowiedzieć o filmie, który obejrzałam bardzo późno, a wszyscy go już wcześniej widzieli, to były na przykład Szczęki Stevena Spielberga, co jest dosyć zabawne. Ja ten film widziałam ze 2 lata temu po raz pierwszy i przez długi czas miałam właśnie takie poczucie, no nie widziałam szczęk, żałuję, że nie widziałam szczęk. Kiedy je obejrzałam, zrozumiałam, w czym jest rzecz. Oczywiście jakby cały ten cykl kina nowej przygody wybrzmiał dla mnie na nowo, więc tak, takim filmem były Szczęki. A książka, której żałuję, że jeszcze nie przeczytałam, Blady Król Davida Fostera Wallace'a, leży u mnie na półce już od dłuższego czasu i żałuję, że jeszcze jej nie przeczytałam, bo to jest jakaś opowieść o podatkach, która jest nudna i fascynująca jednocześnie. Bardzo interesujący eksperyment i to ostatnia jego książka. Żałuję też, że nie przeczytałam Infinite Jest, ale powstaje polskie tłumaczenie, więc przeczytam tę książkę po polsku. Kocham Davida Fostera Wallace'a, więc to taki pisarz, którego bym tutaj przywołała. Więc to by były to pytania. I teraz wjeżdża po prostu Kamil Janulewicz, cały na biało, bo zadaje pytania o film Tenet. Mam dla Was jedno słowo, Tenet. Pozwólcie, że przywołam to, co Kamil tutaj napisał, bo jest to bardzo interesujące. Jak myślisz, czy Nolanowi się wydawało, że ludzie zrozumieją całą treść filmu Tenet po jednorazowym obejrzeniu filmu? Będę teraz odpowiadać. Nie. Myślę, że nawet nie miał takiego celu. Gdyby okazało się, że nie, to ile razy należałoby ten film obejrzeć Twoim zdaniem? Ja widziałam 3 razy i nie mam poczucia, że zrozumiałam wszystko i że zrozumiałam ten film lepiej. Nie mam nadal poczucia, że muszę go zrozumieć. Czy film to w ogóle dobra forma do przekazywania tak złożonych treści, że nie sposób się w nich połapać bez robienia 3 tomów notatek i nadrabiania zaległości z fizyki kwantowej? Odpowiadam na Twoje pytanie. Jeśli jest taka potrzeba, żeby robić te tomy notatek i żeby to analizować właśnie na tym poziomie, czy to jest spójne, rozrysować te wszystkie rzeczy, ja bym, gdybym miała taką potrzebę, a jej nie mam, zaraz powiem dlaczego, to dobrzy ludzie z internetu, wspólnotowe podejście do kina. Po to to, mam wrażenie, też jest i może to jest taki jakiś niewyrażony cel Christophera Nolana, żebyśmy wspólnotowo ten film traktowali, przy pomocy jakiejś takiej kolektywnej inteligencji do niego podeszli, czyli Reddit i różnego rodzaju fora, gdzie ludzie o tym dyskutują. studiują, analizują i uzupełniają swoją wiedzę. Wydaje mi się, że bycie częścią takiej rozkminiającej wspólnoty to jest najfajniejsza rzecz, gdy mowa o takich filmach. Czy to dobra forma? Tak, bo może właśnie uczynić coś takiego, zbudować jakąś społeczność, to jedna rzecz, a poza tym może dla kogoś być filmem życie zmieniającym, więc jak najbardziej pełna zgoda. Czy Twoim zdaniem Tenet zawiera jakąś treść, która byłaby na tyle wartościowa, że uzasadniałaby robienie 3 tomów notatek i nadrabiania zaległości z fizyki kwantowej w celu jej zrozumienia? Dla mnie, wiesz, tak jak w Incepcji i zresztą tak jak w każdym filmie, ważna jest ta, ja to sama nawet nazywam incepcją filmu, czyli jak już we have to go deeper i kiedy zejdziemy do tego absolutnego clue, to się okazuje, że to jest najczęściej bardzo prosta myśl. I dla mnie ta myśl, która jest ukryta w Tenecie, będę zdradzać, jak to widzę, to jest, że jeśli ratujesz jedno życie, to ratujesz cały świat. I warto, jeśli potrzebujesz tych wszystkich notatek i rozkminy, przebić się przez ten film po to, żeby znaleźć to. Oczywiście ja się nie przebijałam, ja to jakby tak widzę, że to jest opowieść o tym, tak jak Incepcja jest opowieścią o powrocie do domu, Interstellar jest opowieścią o miłości, na dobre i na złe, nie każdy kocha ten film. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, że Nolan próbuje w taki sposób opowiedzieć tę historię, o miłości rodzicielskiej oczywiście, no to tutaj właśnie jest ta kwestia ratowania życia w świecie, który jest trochę skazany na zagładę i że można to zrobić. Więc to jest też film o nadziei dla mnie, więc tak, jeśli te notatki pozwolą coś takiego znaleźć, to warto. A ja jakby nie podejmowałam tej rozkminy, bo ja lubię być oszukana. Ja lubię być oczarowana. I Nolan jest jednym z tych czarodziejów, iluzjonistów, zresztą Prestiż to jeden znowu z najważniejszych filmów dla mnie, który na pytanie do you wanna be fooled, ja odpowiadam yes please, więc trochę nie mam też takiej potrzeby, żeby to wszystko rozkminić właśnie w takim sensie kwantowym. Ale szanuję tę potrzebę i podobno to się całkiem skleja, więc może to nawet jest udana kwestia. Jeszcze tutaj przeczytam, co jest dalej. Wiem, że tu jest kilka pytań, ale nie mogłem się powstrzymać. Dobrze, ziom. Ciekawi mnie bardzo Twoje zdanie w tych kwestiach. Próbuję też polubić Tenet. O, to jest fajne, że aktywnie do tego podchodzisz. Zrozumieć, co kierowało Nolanem, że zabrał się za taki temat. Czy nie, to nie był po prostu błąd? Na przykład Incepcja jest idealnie wyważona, treść i forma, a Tenet wydaje się tylko formą. Treść zaś ginie, bo jest nieuchwytna. No i na koniec, czy jeśli film ma tylko formę, ale zniwelowaną treść i przez to nie budzi żadnych emocji, to jest to nadal dobry film? No w sumie piękna forma może pewnie budzić emocje, więc może i tak. No tu się zgadzam akurat. Ja też jestem fanką formy. Dla mnie forma w kinie jest ważniejsza niż emocje, bo emocje przychodzą właśnie z tego oczarowania formą, z pewnego podziwu, z pewnego porwania, z pewnego zaufania też i takiego, tej relacji, którą ja z tym filmem i z tym reżyserem mam, nie? Jakby dla mnie ten pakt i ta magia, że ja zawieszam pewne rzeczy i nic nie skłania mnie do tego, żeby odwiesić je w trakcie, no to jest coś, co jest dla mnie najbardziej emocjonalnym przeżyciem związanym z kinem, nie? Że to jest jednak oczarowanie. Więc tu się zgadzam. Dużo napisałem. Może punkt wyjścia dla ciekawej pogadanki, oczywiście. No i dziękuję też za miłe słowa o 3 minutach. Bo jest to dobrze wyważona treść i forma. Super, bardzo, bardzo Ci dziękuję, Kamil. Mam nadzieję, że to, co mówiłam tutaj o Tenecie, jakoś wniosło. Zachęcam też, bo z Błażejem Hrabkowiczem, krytykiem filmowym i moim kolegą, rozmawialiśmy o tym filmie właśnie trochę mając poczucie, że nie jesteśmy w tak zwanej frakcji marud, które marudzą na temat Tenetu, zarzucając mu, że jest za mało właśnie emocjonalny, że właściwie o czym on opowiada, że jest głównie ta treść i że nie ma psychologii. Chociaż to dla mnie piękny film o przyjaźni na przykład też, więc tam jest ta psychologia przyjaźni. I polecam Ci, bo to jest tutaj w rozmowach o rzeczach, więc sobie kliknij w wolnej chwili. Może to też będzie jakoś interesujące. Mateusz Guściora pyta o Cień utraconego świata. Czy przeczytałam, a jak tak, to czy widzę duży potencjał na ekranizację? Mateuszu, nie przeczytałam. Znalazłam sobie Lubimy czytać tę książkę. Ma bardzo wysokie oceny. Z opisu wynika, że jest to opowieść o bohaterze, który rusza w podróż, czyli taki schemat, który wdrażany jest bardzo często w różnego rodzaju opowieściach spod znaku science fiction, bo to rozumiem, że jest opowieść właśnie fantastyczna, mocno i fantazy. I to, co interesujące w tym opisie, to to, że właśnie ta relacja między zdrajcą a zdradzanym tutaj wychodzi na plan pierwszy. Bardzo to brzmi ciekawie. Chętnie bym tego posłuchała w audiobooku na przykład. Sprawdźmy, czy istnieje. Cień straconego świata, utraconego, zobaczmy. Chyba nie ma audiobooka, ale jakoś przeżyję. Może sięgnę po to, słuchaj. Nie chcę też, wiesz, obiecywać, bo trzeba mierzyć siły na zamiary, ale jest to temat. Dziękuję za ten punkt odniesienia. Zajrzę. Jak będę w czytelni, to mogę przecież wziąć z regału i spojrzeć, co jest w środku, zobaczyć, czy to jest w ogóle w jakikolwiek dla mnie sposób interesujące. Także stay tuned w tym temacie. Jakie są Twoje ulubione gry wideo? Na jaką platformę? Jakie gatunki? Dlaczego? Pyta Daniel Spała. Ups, Daniel, oto trafiłeś na Kaję Klimę, która nie gra w gry. Interesuje mnie ten fenomen oczywiście. Jest to jeden taki wielki, gigantyczny rozdział popkultury, który mam totalnie nieprzeeksplorowany. Grałam jakiś czas temu trochę w Detroit i bardzo mi się podobało, bo oczywiście androidy i w ogóle te przygody, różne decyzje, które się podejmuje i to, jak się tam te androidy wyzwalają de facto z tych struktur, to było dla mnie fascynujące. Została mi też opowiedziana w całości pierwsza i druga część Last of Us i to jest jakoś po prostu fenomenalne, jak to się tutaj toczy. Grałam też trochę... Jejku, zapomniałam... Przepraszam, zapomniałam tytułu tej gry. Zaraz to po prostu spalę się ze wstydu. Rany Julek. Już znalazłam. Grałam trochę w Death Stranding. Paczki mi niesamowicie spadały, ale też doceniam jakby koncept. Więc nie mam tak, żebym znała ten świat jakoś dobrze. Jest to rzecz do rozpracowania w przyszłości. Dlaczego nie? Dlaczego? Może odpowiem dlaczego. Czas. Mam wrażenie, że wszystkiego jest tak strasznie dużo, że kiedy oglądam tyle filmów, ile oglądam, czytam komiksy, oglądam seriale, zanurzam się w fikcji nieustannie, mam poczucie, że nie bardzo mi zostaje czas już na to, żeby jeszcze eksplorować ten świat. Może to jest błąd. Tak myślę, że to jest błąd, bo to, jak to dyskutuje z pozostałymi formami, z jakimi popkultura do nas przybywa, to, że można współuczestniczyć w kreowaniu tego świata, no to to jest jakaś niebywała rzecz. Także jest to taka rysa na szkle, nazwijmy to tak, że nie mam tego tematu przeeksplorowanego. Także może w przyszłości. Życie jest długie i wielowymiarowe, więc może się okazać, że gry staną się też ważnym punktem odniesienia. Z kolei Bartek Szuster pyta, czy zdarzyło mi się kiedyś uronić łzę przy lekturze komiksu? Tak, niejednokrotnie. To jest dla mnie bardzo poruszające, kiedy te historie są opowiadane na poziomie i formy, i treści w taki właśnie sposób, który do mnie trafia, jak na przykład Fale AJ Dango, to jest ten komiks, przy którym po prostu zalewałam się łzami. Komiksy Alison Bechdel, te rodzinne rzeczy, niesamowicie mnie to poruszyło. Też złapało mnie za gardło, ale to może bez łez, bo to był taki raczej stupor. Sabrina Nika Drnaso, to są rzeczy, które naprawdę na mnie jakoś tak niesamowicie emocjonalnie podziałały. Rycerze Świętego Wita, kolejny taki komiks niesamowicie poruszający emocje, no to... Whatever Happened to Cape Crusader, czyli opowieść o Batmanie. Też płakałam jak bóbr, bo jednak motyw śmierci Batmana jest dla mnie jakiś taki niepowstrzymanie poruszający. Czy nadrobiłaś choć troszkę anime i mangi? Jeśli tak, to co przykuło Twoją uwagę? Nope. Nie bardzo miałam kiedy się tym zająć. Czekam bardzo teraz na tego Kowboja Bebopa, bo on już jest na Netflixie, no ale to ani anime, ani manga, oczywiście serial na podstawie, ale tak, no jest to braczek. Braczek. Może poleć coś, Bartek. Jeśli mi nie polecałeś jeszcze gdzieś w komentarzach, to poleć proszę jeszcze raz, bo może faktycznie chciałabym przeczytać Dwóch Adolfów bardzo. To mnie jakoś zaintrygowało. Jest w bibliotece na Koszykowej, więc może stamtąd, bo to jakiś koncept jest, który mocno do mnie przemawia. Koreańskie seriale na Netflix. Hit czy kit? Widziałam... Muszę się trochę przesunąć, dosyć długo. Widziałam część, nie całość, Squid Game. Mówiłam o tym serialu nawet kiedyś w radiu. Mam wrażenie, że to jest taka stworzona złota formuła, algorytmicznie może trochę, chociaż wiadomo, że historia niby pitchingu tego serialu i długi czas, kiedy on nie powstawał, jest trochę inna, ale nie porwało mnie to, szczerze mówiąc. Mam wrażenie, że jest to dosyć, owszem, forma jest wystrzałowa, niesamowicie kolorowa, intrygująca, ten motyw gry jest porywający i też właśnie ta kwestia kasy, która tam wisi w tej świni pod sufitem, jest to mocne, ale mam takie pytanie, so what? To nie chodzi o to, że rozrywka to za mało, bo jest to serial rozrywkowy, bardzo mocno. Oczywiście dużo w nim jest przemocy, ale to jest taka przemoc bardzo, mam wrażenie, z jednej strony żywa i taka dotykająca aż gdzieś tu, ale z drugiej strony mocno przerysowana i aż do takiego poczucia niewiarygodności, aczkolwiek podobno wpływa to na niektórych, szczególnie młodych widzów, dosyć negatywnie, co jest trochę przerażające. Więc z jednej strony właśnie ta rozrywka, tak, jasne, ale niech ten serial mi nie udaje, że jest jakąś wielką analizą We Live in a Society i kapitalizmu jednocześnie, bo to, co zdążyłam obejrzeć, niekoniecznie wskazywałoby na jakąś sążnistą rozkminę i takie jakieś Sławoj Żyżek i tak dalej. No niekoniecznie. Więc dla mnie trochę kit, ale chyba powstało tego więcej, więc Bartku, jeśli mógłbyś tutaj się też wypowiedzieć w tej sprawie i ewentualnie zasugerować, na co warto by było zwrócić uwagę, to bardzo chętnie. Charson, czy omówisz choć pokrótce wszystkie tytuły z tej wielkiej paki od Scream Comics? Zresztą odpisałam tutaj, że będę się starała do nich sięgać. Jest bardzo wiele tytułów, które mam teraz na blacie, ale już poleciał Synowie El Topo Jodorowskiego, pierwszy, super dziwaczne też, więc będę oczywiście z czasem, tu nie pracujemy na godziny, będą się te komiksy pojawiały, także jak najbardziej tak. I teraz Łukasz Świniarski jeszcze ze swoimi pytaniami, jest ich aż 5. Postaram się na nie odpowiedzieć. Czy o jakimś komiksie możesz powiedzieć, że był najgorszym przeczytanym komiksem w Twoim życiu? Bardzo długo się nad tym zastanawiałam, Łukaszu, powiem Ci. Czy mam takie coś, co mnie po prostu jakoś odrzuciło absolutnie i że nie, jakby, że w ogóle rzuciłam tym w kąt? Chyba nie. Było parę takich, które mnie znudziły i jakoś nie chciało mi się do nich wracać, więc to trochę łączy z tym drugim pytaniem, nie? Czy są w komiksach rzeczy, które Cię denerwują, wkurzają na tyle, że potrafisz przerwać lekturę danej pozycji i nigdy do niej nie wrócić? Jasne, oczywiście, że tak. Jeśli tak, to czy możesz wymienić choćby jeden taki niedokończony tytuł? Niedokończony tytuł, na przykład, a to jest taka dosyć, muszę sobie przypomnieć ten... Muszę sobie przypomnieć ten tytuł, bo... Proszę czekać. Broki, dobra. Jak się nazywa ten komiks? Zaraz uzasadnię, dlaczego nie dokończyłam go. Ptaszyna. Czekam na Ptaszynę bardzo. Centrala. Gdzie to jest ten komiks? Tiruriru, muzyczka, granie na czekanie. Ciemności Smolandii Henryka Bromandera. Przepraszam, że tyle to trwało, ale nie pamiętałam dokładnie tego tytułu. To jest gigantyczny dziennik, pamiętnik właśnie komiksowy, opowieść o dojrzewaniu tego chłopaka. zaczęłam to czytać i po prostu miałam takie poczucie, jakby mrok, z którym tutaj mamy do czynienia, mrok rodzinny, mrok związany z tożsamością, pośniegowe szwedzkie błoto, że to wszystko mnie niesamowicie jakoś obklejało. To chyba nie był dobry moment na czytanie tego komiksu, bo z drugiej strony nie potrafię o nim w ogóle zapomnieć, poza tym, że wyleciał mi z głowy jego tytuł, ale ja po prostu czasami nie jestem dobra w te klocki. Tytuły mi ulatują i wiem, co chcę powiedzieć, ale muszę sobie sprawdzić, więc wierzę, że to jest zrozumiałe. Więc to jest taka rzecz, która jest u mnie właśnie odłożona ad acta. Chyba po prostu było tego na ten moment, kiedy zaczęłam ten komiks czytać za dużo i zbyt mrocznie. Więc tak, to jest jeden z tych komiksów, przy których mi się zdarzyło i masz tutaj też taki właśnie niedokończony tytuł. Wierzę, że nadejdzie taki moment, że do niego wrócę, bo tam jest dużo interesujących rzeczy i zresztą na stronie Centrali, która wydała ten komiks, to jest też opowieść o demokracji i to jest coś, co teraz przeczytałam tutaj i mówię, o, może warto by było sięgnąć po ten komiks właśnie chociażby z tego powodu. Więc tak bym Ci odpowiedziała. A co do rzeczy, które mnie denerwują, popadanie w klisze na pewno, gdy mowa o opowiadaniu o bohaterach i o ich emocjach i o ich przeżyciach. I taka, oczywiście denerwuje mnie też przemoc wobec kobiet, uzasadniona narracyjnie czy nie, nie ma to dla mnie znaczenia. Jakby to jest dla mnie jakiś taki red flag, mi się pojawia wtedy. Więc seksizm jak najbardziej to jest coś, co na mnie działa negatywnie. Gdy mowa z kolei o najdziwniejszym komiksie, jaki trafił w moje ręce pod względem kreski i opowiedzianej historii, no z tych rzeczy, powiem szczerze, teraz mam na warsztacie komiks Daniela Odii i Stefańca Rita. Jesus. Co za dziwactwo, to było super dziwne, jak to jest narysowane przede wszystkim, jakaś taka, trochę mam wrażenie, jakby mi pływało coś w oczach, aż mi zaczęła wczoraj powieka drgać, jak zaczęłam ten komiks czytać, więc to by było to. Też poczwarki, poczwarki niesamowicie dziwacznym są komiksem, te rysunki na poczwarki, rysunki zrobione na... jakby na ceracie w ogóle i też styl Gosi Kulik, aż sobie tutaj otworzyłam, bo jest to jakoś przedziwne i też takie brudne i kochane i urocze jednocześnie, więc to by było też to. Czy komuś z Twoich znajomych, przyjaciół udało się zmienić Twoje zdanie, czy to pozytywne, czy to negatywne na temat danego komiksu? Chyba jak miałam taki moment, że porzuciłam, o, kolejny przykład porzuconego komiksu, do którego wróciłam po jakimś czasie, jak porzuciłam sagę, o której też wspominałam już dzisiaj, to kolega mnie namawiał, żebym do niej wróciła, bo ja byłam trochę już znudzona tymi podróżami na pewnym etapie, że znowu lecą tam, znowu lecą siami, to trochę jakby już mi się mijało z celem, ale on mnie namówił, że ej, słuchaj, wróć do tego, bo tam potem się rzeczy niebywałe dzieją i ja nie tyle wróciłam, co zaczęłam czytać to od początku, przeczytałam wszystko jakby w kilka dni, to było coś takiego, że ktoś mnie zachęcił do tego, żeby się z tym zapoznać. No oczywiście moi przyjaciele, którzy zajmują się wydawaniem komiksów, czy pracują w tej branży, oni też mają na mnie wpływ, jak mi coś proponują, mówią, to jest coś dla Ciebie, sprawdź to, to zdecydowanie tak. No i przychodzi mi od razu do głowy komiks, z którym też tak było, że jak to zaczęłam czytać pierwszy raz, to rzuciłam, więc masz jeszcze jeden, mi się przypomniał teraz, Wilson Daniela Knowlesa, Daniela Close'a. To był taki komiks, który mnie odrzucił na samym początku. Jakby ten typ bohatera, po prostu już poziom bycia wrednym był chyba jakby nie do zniesienia dla mnie. Ja jestem optymistką, zawsze po jasnej stronie życia, nawet jak w czarnym swetrze. Więc to mnie jakoś tak negatywnie nastawiło, ale potem właśnie kolega Szymon Holzman z Kultury Gniewu mówi, stara, wróć jednak do tego, bo tam potem to trochę inaczej się układa. Jak ja to przeczytałam drugi raz, to po prostu to był jeden też z tych komiksów, na których płakałam jak bóbr, odpowiadając na to pytanie o emocjach Bartka Szustera, więc tak, Wilson. Jak oceniam obecnie polski rynek komiksowy? no rozwija się, to jest ekstra, więcej komiksów to lepiej komiksów i to tak różnorodnych, no bo z jednej strony Team-Off, z drugiej strony Scream Comics, z trzeciej strony Kultura Gniewu, Egmont, jakby te duże wydawnictwa, które wydają rzeczy mainstreamowe, też takie mniejsze rzeczy, różnego rodzaju artystyczne komiksy, no jest tego coraz więcej, jest trochę tak jak z kinem, nie? Że jakby rozwija się ten rynek i jest miejsce na wszystko właściwie. No, są też takie rzeczy jak ostatnio przecież wydany ten wspaniały komiks Sztybora i Nowackiego. Jeśli zrobisz to teraz, to co będzie zaraz. No to już są takie naprawdę dziwactwa w takim najlepszym wydaniu dla mnie, nie? Że jest tego po prostu coraz więcej. Ja nie nadążam czytać, to jest tylko i wyłącznie dobry znak, bo to znaczy, że jest co czytać. Także tak, oceniam polski rynek komiksowy bardzo pozytywnie. Cieszę się, że w jakimś sensie mogę być też jego częścią, że przede wszystkim, że to, co mówię, trafia do Was i to, co czytam, jakby też kogoś może zachęcić do tego, żeby kupić jakiś komiks, no to już jest w ogóle ekstra, nie? No bo jak to mówią, we're all in this together. Musimy jakby się wspierać nawzajem i jakoś tak solidarnie podchodzić do tematu, jakim jest komiks dla nas wszystkich. Także tak, no totalnie, Łukaszu. Jesteśmy wspólnotą, myślę. To jest coś, co tutaj można powiedzieć. I to było ostatnie pytanie. Było ich bardzo dużo. Aż mi zaschło w gardle. Muszę się tutaj trochę napić herbatki. Bardzo się cieszę, że je wszystkie zadaliście i że ja mogłam na nie odpowiedzieć. Zmusiły mnie do rozkminy, także za to bardzo dziękuję. Może za jakiś czas wrócimy do tego tematu, może sobie zrobimy to na live'ie. No, trzeba eksperymentować z tym kanałem i robić różne rzeczy. Why not, jak to mówią. Także bardzo Was też zachęcam, żebyście tutaj ze mną byli dalej, oglądali content, posprawdzajcie sobie te rzeczy, do których się odnosiłam, no bo Tenet był takim tematem, który tu był już tu analizowany, recenzje poszczególnych tych komiksów są, no a hashtag warsztat, warto czekać, może coś w tym temacie się pojawi. Teraz testuję różne nowe formuły, także stay tuned, bo faktycznie się trochę tak zabrałam za to bardziej. Cieszę się bardzo, że jesteście i dziękuję za ten, nie wiem ile to nawet trwało, chyba z godzinę, może trochę mniej, ale dzięki za to, że zmusiliście mnie do skonfrontowania się z pewnymi rzeczami i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!